Siemano mordeczki, dzisiaj robimy projekt na 1 000 000 subskrypcji Urbex History. Ten konkursowy, który tam wrzucałem kilka tygodni temu na fanpage'a na Facebooku. Także zapraszam serdecznie na film. Tak, ogólnie sprawa wygląda, że mam już tutaj oszlifowaną bazę pod projekt, czyli studzienkę kanalizacyjną. Mam też przygotowany sam w sobie projekt i zaraz będziecie mieli pokazane wycinanie całych części do napisu, ponieważ napis w tym projekcie ma być metalowy i chcę go przyspawać do właśnie tej studzienki. Sprawdzałem, czy studzienkę się spawa i tak, spawa się, spaw jest dobrej jakości. Dobra, pokażę wam teraz ten projekt, jak on właściwie wygląda. Jest to w wersji papierowej na razie, wiecie, na kartonie. Mam tutaj H, jest Urbex i coś takiego samego będzie właśnie naniesione tutaj na tą główną studzienkę. Także czas najwyższy zająć się wycinaniem. We'll be right back.
Dobra, słuchajcie, mamy już powycinane wszystkie elementy. Zobaczcie tylko. A tu jeszcze się trochę odgina, ale to nic, history jest. I teraz napis urbex. U. R. Swoją drogą z tym napisem to było tak dużo wycinania, tak dużo męczarni, że no myślę, że najwięcej czasu właśnie w tym projekcie zjadło mi wycinanie napisu. Sorry, X do góry nogami jest. O. Mamy urbex, history, prywatne ich logo. Zrobione z metalu. Przeze mnie w warsztacie Nuclear Custom.
ostatni etap praktycznie całego zamieszania związanego z projektem na milion subskrypcji Urbex History. Jesteśmy właśnie w Warszawie, siedzę w samochodzie i z tyłu na pace mam projekt, zaraz wam pokażę, jak on jest zapakowany. Jest godzina bodajże 14. Także teraz chodźcie do tyłu, lecimy i zaraz paczkę dostarczamy do firmy. I koniec. I dalej paczka będzie już tylko w rękach Urbex History. No, tak jak wam mówiłem, na pace jest paczka. Tak oto wygląda. Jest zapakowana tak, żeby się nie rozwaliła. Nie oceniajcie mojego sposobu pakowania. Chodziło o to po prostu, żeby była jak najlepiej zabezpieczona. Dałem tutaj kilka palet, jakiś karton i całość jeszcze obwinąłem sznurkiem, żeby wszystko ładnie się działo. I paczka jest dodatkowo oklejona jeszcze w formie takich znaczków, żeby nic na wierzch nie stawiać, że tutaj jest góra, żeby tego nie obracać, bo jak się obróci, no to mam nadzieję, że wszystko mimo wszystko dalej, nadal byłoby ok, ale nie testowałem, więc wolę, żeby zachować taki stan wnętrza paczki, jaki jest, jaki być powinien. Tutaj dla Urbex History zostawiłem list, który mają najpierw przeczytać, zanim otworzą paczkę. No i ta paczka za chwilę będzie trafiać tam, do tego przeszklonego budynku. To jest siedziba tej firmy, która miała odebrać wszystkie te fanarty dla Urbex History. I w tym miejscu, można powiedzieć, w Warszawie moja historia z tą paczką i z jej zawartością się kończy. I zaczyna się historia z jej nowymi właścicielami. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych projektach.